Wspomniał Pan o sali gimnastycznej i że miała być wybudowana ze środków własnych. Ja bym tutaj polemizował, bo celem numer jeden jest pozyskanie środków zewnętrznych. Taka była polityka tu przez Państwa radnych realizowana. Przeze mnie były takie propozycje, żeby w pierwszej kolejności były realizowane te inwestycje, które mają dofinansowanie ze środków zewnętrznych. To jest nawet dosyć logiczne. Ja panu muszę panu powiedzieć, że jest wiele jeszcze rzeczy w mieście, które powinny być zrobione. Sale gimnastyczne dwie, bo to nie tylko w Niszkę, to jest również na Paderewskiego, w gimnazjum nr 9, gdzie nie ma w ogóle sali, gdzie korzystają z innych obiektów. To jest cały szereg ulic w mieście, które wymagają remontów, chociażby takich zwykłych, bieżących. To jest jeszcze cały szereg innych zadań, chociażby w obiektach gospodarki komunalnej. Po prostu mamy taki budżet, na jaki nas stać i na jaki potrafimy skorzystać z jak największej ilości środków zewnętrznych. Taka informacja pojawiła się w 2010 roku w Gazecie Pomorskiej przed wyborami. I gdzie było napisane dosłownie, że jeżeli miasto nie uzyska dofinansowania, to rozpocznie i tak budowę takiej sali ze środków własnych. Taka deklaracja padła. Ja trzymam się tego zobowiązania i mieszkańcy także. Dziękuję bardzo.